Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam Was do Węgorzewa na Mazurach, do Muzeum Kultury Ludowej. Akurat jest noc muzeum, wejście jest darmowe. Rowery! Zobaczymy rowery! Na czym to się kiedyś jeździło? Pieszo i na rowerze. Powiem Wam nowinę. Mam nowego gravela. Będzie w następnym odcinku. Zgadnijcie jakiego. W komentarzach. Takiego. Czy takiego?
I pokazują, jak się krówkę doiło. Super, no. Po jednym, dobra. Super, następna osoba. Wejdźmy teraz tu do tej chaty. Trochę maszyn rolniczych z pierwszej połowy XX wieku. Dzisiaj tak całkowicie przypadkowo tutaj jestem, ale widzę, że dosyć ciekawie, warto było. I mam nadzieję, że wam też będzie się podobało. Robi się coraz ciemniej i mam nadzieję, że cokolwiek będzie widać na GoPro.
O kurde, słyszycie to odgłosy? O, idą. Śliczne. Jedna pierdolona. Ale słodkie. I tu malutkie są. O, mała uciekła jedna. O, o, wyskoczyła. Tak się boi? On ma duże futro, bo on nie robił odkurzony. Po baranie, to już jest w ogóle. Pieszo. A następny odcinek będzie na rowerze. Test nowego roweru. No i dla mnie nowość, bo to mój pierwszy w życiu grabel. Jeździłem kiedyś na kolarzówce. I to nawet konkretnie. Słuchajcie, dzięki, że byliście ze mną w tym odcinku. Mam nadzieję, że bardzo wam się podobało, albo chociaż podobało. Zapraszam na następne odcinki. Narka, moi drodzy. Cześć, do następnego.